Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Agnieszka Pomaska, posłanka Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, pani poseł, witam. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Według Wprost trwa zbiórka podpisów pod apelem do Borysa Budki o to, żeby zrezygnował z przewodniczenia Platformy Obywatelskiej. Ktoś panią prosił, panią poseł prosił o podpis, złożyła pani ten podpis? Nie, jak to pani poseł wygląda? Pierwsze słyszę, myślę, że to są takie bajki, które też ludzie lubią czytać, w związku z tym się je pisze. Natomiast nawet próbowałam sprawdzić tę informację, nikt z Mazowsza, z Warszawy mi tego nie potwierdził. A pani poseł, ale pozycja Borysa Budki w Platformie Obywatelskiej, już niezależnie od tego, czy ta zbiórka podpisów trwa, czy nie, uważa pani, że jest po tym roku przewodniczenia dobra, mocna, no bo w końcu malutka Polska 2050 w sondażach potężną platformę, pod wieloma względami potężną finansowo, jeżeli chodzi o liczbę członków, no wyprzedza w każdym razie, no i też 5 parlamentarzystów przeszło z Koalicji Obywatelskiej do Polski 2050. To chyba coś niedobrego się dzieje w waszej partii. Oczywiście polityka ma swoją dynamikę, ale my robimy swoje. Polityka to przede wszystkim gra zespołowa i my mamy drużynę ponad 130 parlamentarzystów, którzy każdego dnia wykonują kontrole poselskie, którzy każdego dnia patrzą tej władzy na ręce i wiedzą, że przyjdzie taki dzień rozliczenia obecnej ekipy rządzącej. Przyjdzie też taki dzień oczywiście formowania różnych porozumień politycznych też przed wyborami, bo dzisiaj zwycięstwo jest bardzo blisko, ale chodzi o to, żeby to zwycięstwo nie było o włos, a było zdecydowane, bo widzieliśmy, co się stało w wyborach prezydenckich. Zwycięstwo Andrzeja Dudy o włos oznacza, że być może te wybory prezydenckie mogłyby się skończyć inaczej, gdyby przeciwnik był fair i grał zgodnie z zasadami i też przepisami prawa. Jak to pani poseł, dzieci mówią, żeby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem, różnie to by się mogło potoczyć, ale pani zdanie w Platformie... Przyzna pan redaktor, że podejrzenie, że publiczne środki były pompowane w kampanii Andrzeja Dudy, podważa wynik ten wyborów. To, że utrudniano głosowanie Polonii, podważało ten wynik tych wyborów. No, uważam, że te sprawy jasne, finansowania jak najbardziej należy sprawdzić, ale nie uważam, że można stwierdzić, że to podważa wynik wyborów. Ta sprawa jest... Nie chcę gdybać, ale było składanych tysiące protestów wyborczych. Dzisiaj wiemy, w jakiej rzeczywistości żyjemy. Ja tylko mówię o tym, że wygrać wybory parlamentarne trzeba zdecydowanie, a nie o włos, bo po tej ekipie rządzącej można się spodziewać wszystkiego. Można się też spodziewać fałszywych wyborczych. Ale wracając jeszcze na trochę do sytuacji w Platformie, pani poseł, to wszystko jest tak, jak być powinno. Po to zmieniliście Grzegorza Schetynę na Borysa Budkę, żeby Platforma była w tym miejscu, w którym jest dzisiaj, czyli za Szymonem Hołownią? Podkreślę, w polityce przede wszystkim liczy się drużyna, liczy się współpraca. Współpraca Borysa Budki, na przykład z Rafałem Trzaskowskim, który dzisiaj jest najbardziej popularnym politykiem w Polsce. I też mam takie poczucie, że w samej Platformie Obywatelskiej wszyscy liczą na skuteczność tej współpracy. A od środka mogę powiedzieć, że nie tylko wola i gotowość, ale taka determinacja do tej współpracy po to, żeby wygrać wybory, żeby też wybory, nad tym też pracujemy, odbyły się szybciej, bo Polacy po prostu mają już dosyć i chcą radykalnej zmiany, chcą szybszych wyborów, żeby do tego doszło jak najszybciej. Uważam, że to takie poczucie, że mamy tę drużynę, ono jest kluczowe. Ja sama czuję się częścią tej drużyny. Mamy, można powiedzieć, jeśli chodzi o wybitne osobistości w Platformie, taką klęskę urodzaju. Czasem widzimy rywalizację, ale przede wszystkim mamy wspólny cel. Celem jest to, żeby doszło w Polsce do radykalnej zmiany. Pani poseł, ale to klęska urodzaju, jeżeli chodzi o te wybitne osobistości, to kto to są? Ta lista tych wybitnych osobistości w Platformie, tak chociaż parę osób, bo rozumiem, że jest ich mnóstwo, ale to kto jest tymi wybitnymi osobistościami w Platformie? No mamy wielu, kogoś pominę zaraz, więc nie chcę z nazwiska, ale mamy wielu byłych ministrów spraw zagranicznych, obrony. Mamy też grono osób współpracujących chociażby z Instytutem Obywatelskim. Mamy świetnie funkcjonujący sekretariat zagraniczny, w którym wspierają nas też byli ambasadorowie.
No, przed nami jest wiele, wiele pracy po wygranych wyborach. Musimy być na to gotowi, jesteśmy na to gotowi. Pani poseł, ale i to wyborcy... jest dzisiaj kluczem. A o wewnętrznych sprawach będziemy dobrze rozmawiać. To nie o wewnętrznych sprawach, tylko o tym, co wyborcom Platforma może chce pokazać. No, ta oferta programowa od miesięcy, no już od wakacji zapowiadany był program zimą. Wiadomo, pandemia, wszystko trochę się przesuwa, ale zdaniem pani poseł Platforma ma atrakcyjną propozycję dzisiaj do wyborców? Wiecie, z czym idziecie do wyborców? Jaka jest ta alternatywa wobec rządów Prawa i Sprawiedliwości? To jest zrozumiałe i czytelne? Oczywiście pełny program będziemy pokazywać. Nie, ciągle wiadomo, dlatego że my regularnie organizujemy konwencje programowe. Taka duża konwencja programowa, z której wiele spraw jest aktualnych, odbyła się na przykład półtora roku temu w Pałacu Kultury, gdzie prezentowaliśmy program dotyczący chociażby ochrony środowiska i walki z zagrożeniem klimatycznym, i te tematy na pewno będziemy przypominać, podnosić i składać tam nowe propozycje. Ale taką najpilniejszą sprawą po wygranych wyborach będzie przywrócenie praworządności w Polsce, przywrócenie ładu konstytucyjnego i na pewno od tego zaczniemy, i to jest też coś, co łączy wszystkie partie. Pani poseł, a powiedziała pani, że przedstawiacie po kolei kawałki waszego programu. No, 2 miesiące temu była recepta na kryzys. Pani poseł pamięta, co się w tej recepcie na kryzys znalazło Platformy, w tym programie gospodarczym? No, mieliśmy receptę na kryzys, jeśli chodzi o program gospodarczy. Mieliśmy propozycje dotyczące zdrowia, bo ale wydaje to przy mi tym się, gospodarczym że... zostaniemy. No, pani poseł, no, obie powiedzieliście Polakom, co się ma zmienić, i pytam, czy wyborcy, domyślam się, że no, mniej na bieżąco żyją tymi sprawami, politycy Platformy pewnie bardziej, więc pani poseł, co zapamiętała z tej recepty na kryzys? No, najpilniejszą kwestią to jest na pewno kwestia odszkodowań pokovidowych. To znaczy kwestia tego, że dzisiaj podmioty gospodarcze nie są traktowane w równy sposób. Ja nawet ostatnio rozmawiałam, zgłosiła się do mnie stewardessa, która lata samolotami LOT-u, i powiedziała mi, że oni są wszyscy nawet nie na umowach o pracę już, tylko mają swoją działalność gospodarczą, i w zależności od tego, co mają wpisane w PKB, w PKD, część pracowników LOT-u otrzymała odszkodowania. Okej, no to odszkodowania to, że jedno, pracować, pani poseł, część, bardzo ważna a sprawa. Nie, a co dalej z tej recepcji na kryzys? Odszkodowania? No na pewno kluczowe jest, mówię o tym, co jest kluczowe w tym programie, które powinny być wykonane w pierwszej kolejności. To są kwestie dotyczące ochrony zdrowia. To są nie, ale kwestie, recepta na kryzys, pani poseł. No, przedstawiliście program gospodarczy i ja pytam, co w tym atrakcyjnym programie gospodarczym było? Odszkodowania to jeden z punktów, a co jeszcze? No to jest kwestia, też kwestia obniżki VAT-u, to jest kwestia, to są kwestie dotyczące koncesji, bo dzisiaj podmioty gospodarcze nie a mogą VAT-u do jakiego poziomu, pani poseł? Działalności gospodarczej. No tam mieliśmy kilka propozycji, ale ta główna propozycja to jest 5%. Natomiast myślę, że bardzo ważne jest to, że dzisiaj Polacy nie mogą prowadzić działalności gospodarczej, a muszą ponosić różnego rodzaju opłaty, jak na przykład koncesje za alkohol. Mhm. No i pani poseł, teraz pytanie, no to wszystko powinno... czy uważa pani, że ten program jest na tyle, jeżeli pani poseł jakoś szczególnie mocno, bo tam jeszcze parę innych punktów, nie wyrobiło to się w pamięć, to czy myśli pani poseł, że do wyborców to dociera i wyborcy do dzisiaj myślą, o, jak Platforma będzie rządziła, to zrobi to, to i to. Jeżeli politycy Platformy już nie bardzo pamiętają, co było w tej recepcie na kryzys? No, ja mówiłam o tych propozycjach gospodarczych, ale mamy też, nie każdy dzisiaj w Polsce jest przedsiębiorcą, czy nie każdy ma problemy na rynku pracy. Duża część osób ma problemy ze zdrowiem, i to jest też program, myślę, że bardzo istotny, ten pakiet badań zdrowotnych przygotowany dla wszystkich Polaków, czy rzeczywiste zwiększenie środków i nakładów na służbę zdrowia, zwłaszcza z walka z chorobami nowotworowymi, bo dzisiaj służba zdrowia po prostu jest niewydolna, a jest niewydolna, bo odwołuje się, znaczy z jednej strony powstały szpitale tymczasowe, z drugiej strony odwołuje się planowane zabiegi. Ludzie po prostu przestali mieć możliwość dbać o zdrowie, leczyć się, ale przede wszystkim też diagnozować. I
i na pewno te kwestie zdrowotne będą tym, poza kwestiami gospodarczymi, będą kwestią kluczową. Z pewnością tak. Ale na koniec jedno pytanie, tylko już na koniec. Platforma naprawdę może zagłosować przeciwko unijnemu budżetowi i funduszowi odbudowy. Pani poseł wyobraża sobie, że zablokuje te pieniądze swoim głosem też na poziomie parlamentu i ten fundusz dla całej Unii możecie zablokować? To może się wydarzyć? Wszystkimi rękami jesteśmy za funduszem odbudowy, natomiast nie pozwolimy rozkraść publicznych, w tym przypadku unijnych środków przez obecną ekipę rządzącą. Nie pozwolimy, żeby większość tych środków poszła do spółek Skarbu Państwa, do umownych Obajtków, do wielkich korporacji, do spółek Skarbu Państwa, które przede wszystkim mają dzisiaj wyżywić polityków PiS. Na to się nie zgodzimy i w związku z tym nasze głosowanie będziemy uzależniali od spełnienia warunków, które postawiliśmy obecnej ekipie rządzącej. I tutaj kropkę, pani poseł, musimy postawić. Agnieszka Pomaska, Platforma Obywatelska. Bardzo pani poseł dziękuję. Dobrego dnia, życzę dużo zdrowia. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Kolejne Sedno Sprawy jutro. Do usłyszenia. Radio Plus. Sedno Sprawy.